z waszych ulubionych serii, czyli my kontra azjatyckie rozmiary. I dziś wyjątkowo będziemy testować inną stronę niż zazwyczaj, ponieważ odezwała się do nas strona Shein i pozwoliła nam wybrać kilka rzeczy dla siebie. I to było nasze pierwsze zamówienie z tej strony, chociaż powiem wam, że ja oglądam Mierzymy innych youtuberów z Shein od kiedy właściwie zaczęłam oglądać bardziej YouTube'a. To była jedna z moich ulubionych serii, jeżeli chodzi o beauty, lifestyle'owe youtuberki i nigdy, przenigdy z tej strony nie zamówiłam, co oznacza, że może te influencerki nie miały na mnie takiego wpływu jak powinny, ale sprawdzimy w ogóle z czym to się je. Mamy tutaj taką wielką pakę, mniej więcej tyle samo rzeczy dla każdej z nas i ona jest już otwarta wyjątkowo, ponieważ przyszła bardzo szybko. Z innych stron azjatyckich te rzeczy przychodzą do nas dużo później, tak. Także ta paczka przyszła do nas po zamówieniu bardzo szybko, więc nie wiedziałam co to jest, więc otworzyłam, żeby sprawdzić co takiego do nas przyszło, ponieważ zupełnie niczego się nie spodziewałam, ale przyszło to do nas w tydzień, więc format zachowujemy ten sam. Najpierw zobaczymy co tutaj się znajduje i wy zobaczycie co tutaj się znajduje, a później będzie walka z rozmiarami, ale powiem wam, że z niewiadomych przyczyn uważam, że tu nam pójdzie lepiej z rozmiarami niż jeżeli chodzi o YesStyle, ponieważ YesStyle jest taką typową azjatycką stroną, tam są rzeczy albo z Chin, albo z Japonii, albo są tam koreańskie marki, a na Shein ogólnie jest więcej możliwości, z czego i z tego co widziałam, to i tak tutaj jest na wszystkim napisane Made in China, więc ogólnie wpasowuje się to w azjatyckie rozmiary, albo nie, ale i tak przetestujemy tę stronę, więc przechodzimy do rzeczy, uznajmy, że podchodzi to jednak pod nazwę tej serii. Ogólnie mamy tutaj bardzo dużo czarnych rzeczy, jak tak. Z czarnymi rzeczami bywa, będziemy się przy każdej zastanawiać co to jest, także robię bałagan jak zawsze. Jak zawsze. I otwieram. Patrzę co to jest. Otwieram bluzkę. Więc to jest na pewno twoje. Też mi się tak wydaje. Po stylu widać. O, i kolejny problem czarnych rzeczy, czyli tak wygląda to. Wszystko widzicie. Więc to jest bluza. Można to nazwać bluzą? Chyba bluzka. Tak. Nie, to jest bardzo cienkie ogólnie. Bluza z kapturem i takimi siateczkowatymi rękawami, dokładnie. Tak, Karol lubi takie rzeczy. Karol lubi takie rzeczy, to jest w 100% styl Karol, ale wydaje mi się, że to jest bardzo duże, jaki to ma rozmiar? M-ka. Wszystko było wybierane zgodnie z tabelą rozmiarów, więc mamy nadzieję, że będzie dobrze. Tak, wyciągaj. To jest moja ulubiona rzecz, którą zamówiła Karol. Która jest moja, widać po kolorze. Tak, i ja ją namawiałam na tą rzecz. Zwróciła mnie. Mam nadzieję, że będzie dobrze, bo to jest... To jest ekstra, mówię wam. Znaczy nie widziałam jeszcze tego na żywo, ale mam nadzieję, że jest. Bo to jest taka sukienka z takim oto gorsetem, tak wygląda gorset. Ale ona jest super. Wygląda przerażająco trochę w kamerze ten gorset, tak bardzo dużo. A sukienka wygląda tak i ja mam na to własne słowo, dla mnie jest ona wróżkowa. Się zastanawiam, niby wydaje się duże, więc zobaczymy, przekonamy się. Najwyżej zamówimy... Zajmuje cały kadr. Najwyżej zamówimy... Mniejszą. Mniejszą, jest cudna. Tak. Jest cudna, jest bardzo, bardzo chcecie w tym zobaczyć. Dobra, podaję ci kolejną rzecz. Ja proszę. Dzisiaj wszystko otwieram? Tak, dzisiaj też wszystko otwieram, że ja będę świętym Mikołajem. Kolejna rzecz jest moja. Widzę serduszka, to już od razu wiadomo czyje to jest. Tak, kolejna rzecz jest moja i... Jest... Jaki to jest rozmiar? Sprawdzę sobie. To też wydaje się ogromne. Jest to L-ka. No. 40-42. Może to być za duże, ale zobaczymy, bo to jest z takiego materiału bardzo sztucznego, więc może się nie rozciągać. Dokładnie. Ale to jest rzecz z typu rzeczy, które ja lubię, czyli po pierwsze ma serduszka, tak. A po drugie ma takie opadnięte ramiona, co ja też bardzo lubię i mam dużo takich bluzek, także przekonamy się. Ja już jestem zdziwiona, że to wszystko wydaje się na póki co takie duże. Tak, ponieważ w ostatnim unboxingu wszystko wydawało się małe. Mamy jakąś odmianę, proszę. To nie jest odmiana, to nadal jest czarny. Ale mówię o odmianie rozmiarowej. Okej, to jest twoje, bo pamiętam, że to zamówiłaś.
Dziwiłam się bardzo, że to chcesz, ale ty uznałeś, że tak chcesz to mieć, więc to jest taka siatka, która zajmuje tylko tyle. Dotąd. Albo nawet mniej z tego co widzę. Więc rozumiem, że będziesz to nosić na jakąś bokserkę albo coś takiego. Taki jest plan. Kolejna rzecz to jest... O! To jest też coś, no co ja mówiłam Karol. Wiem. Ale ona uznała, że to jest najlepsza rzecz, jaką w życiu widziała. Tak, tak było. Ponieważ tego chyba nie będzie widać, ale to jest taka zwykła czarna sukienka, a z tyłu tak. Ma skrzydła. Tak. Czy to tak? Mam tak, nadzieję. coś widać, mi się wydaje, że widać, ale ładna jest. Pokaż te skrzydła. O, ciekawe, jak one będą. Ładne bardzo. Jak no. Się ułożą na plecach odpowiednio. No. Bo Karol ma taki problem, że te ramionczka mogą być tak duże, że jej się to nie ułoży. Ja mam wieczny, odwieczny problem z ramionczkami. Zawsze są za długie, więc trochę się boję, zobaczymy, ale... jak z długością. Tak, ale zobaczymy. Tu jest coś ciężkiego. Ciężkiego? To jest... Ja w ogóle... Jakieś cekiny. W ogóle... To się rzadko zdarza w naszych unboxingach, ale o, to przyszło tak szybko, że ja pamiętam, co to jest. To jest niebywałe. To jest kolejna twoja rzecz, jest bardzo ciężka. Ale ładnie błyszczy w kamerze, zobacz. Tak. Pięknie. Wygląda na taką, nie wiem jak to opisać, taką bardzo, bardzo imprezową, ale też taką drogą. Tak, taką, ale ma takie sztywne ramiona, nie? Takie ma wpadki. Poduszki ma tutaj. Wpadki. To może fajnie wyglądać. Zobaczymy. Mam nadzieję, że nie zrobi za mnie jakiegoś, nie wiem, Arnolda Schwarzeneggera, czy cokolwiek takiego. Uwaga, uwaga, wyciągam czerwone. Czerwone gwiazdki. Zgadnijmy, do kogo to należy. Ponieważ ja, zamawiając na takich stronach, jak mamy okazję... To bierzesz czerwone gwiazdki. Nie, to biorę po prostu rzeczy, których... Normalnie byś nie kupiła. Tak, dokładnie. Chciałam przetestować, jak ja bym wyglądała w mojej wersji wróżkowej sukienki. Ale ona jest ładna. Która jest... wow. Podoba mi się ładne. Bardziej niż ta twoja wróżkowa niebieska z Yes Style. Ona jest jeszcze dziwniejsza. Tak, ona jest jeszcze dziwniejsza, a ta FT bym poszła na miasto, przynajmniej w tamtej już nie. A ja poszłam jej na miasto. No właśnie. Kolejna czerwona rzecz pod ręką, proszę. Bardzo ciężka, kolejna. Tak to wygląda i to w sumie no. Wygląda jak płaszcz. Trochę płaszcz, no. Mówię, czerwony kapelusz. Ale modelka chyba nie miała nic pod spodem. W sensie to było założone tak. Tak, o. Moi drodzy, zapowiada się naprawdę interesujący odcinek. Proszę. Kolejna rzecz. Okej. To... Nie wiem, co to jest, ale wydaje mi się, że jest to twoje. Wydaje mi się, że jest to twoje. I... To jest moja niespełniona fantazja, po tamtym nie wypalę z jest. Tak, chciałam powiedzieć, że to wygląda jak ta bluzka z Yes Style, tylko w wersji już zawiązanej i na stałe. Tak, dokładnie. Chyba taki był zamysł. W ogóle to jest golf, który będzie dobrze wyglądał, jak Karol go ubierze. Mam nadzieję, ponieważ on ma takie... Taki wzór właśnie. Fajny. No. Nie wiem, taka pajęczyna trochę. Więc to jest kolejna moja fantazja. Znowu jakieś gwiazdki i znowu jakaś koronka. Siateczka i inne cuda. Ona wygląda na dużą w kamerze. Tak, w kamerze to w ogóle te wszystkie te ubrania wyglądają gigantycznie. Ta ma trochę dłuższe rękawy? Ma taką, takie coś na końcu rękawu. One są troszeczkę inne. Ale naprawdę identyczne! Takie coś to się nazywa mankiet. Tak. Więc są identyczne. Zobaczymy, jak wyglądają na mnie. Więc bierzemy to wszystko i przymierzamy. Uwaga, pierwsza rzecz, czyli moja wymarzona, normalna wersja bluzki z Yes Style. I jedyna opcja sprawdzenia, jak ja wyglądam, jest w kamerze w tym momencie, więc sprawdzam. I mi się podoba. Czy tobie się podoba? Tak. Ale się wypowiedziała. Dziękuję za zdanie eksperta. Wyglądasz w niej no. Bardzo elegancko. Właśnie super jest, no. Bardzo elegancko. No. I tak jakby dodaje ci trochę lat, ale bez przesady, to znaczy nie wyglądasz staro, no. Ale wyglądasz tak... Formalniej? Wydaje mi się, że lepiej jest, jak tu nie ma włosów, tylko są na przykład na jedną stronę, nie? Ja tak jak teraz położyłam, fajnie wygląda. Lecimy dalej. Przybywam w kolejnym. I ja nie wiem, Ann się zaczęła śmiać. I o co jej chodzi? W sensie, nie wiem, wyglądam jak Elvis?
Lady Gaga. Lady Gaga? Nie no, coś w tym jest. Z moich obliczeń wynika, że to ma dokładnie, ci robić tutaj nic nie jest przesunięte i ma to ma właśnie tworzyć taki trójkąt. I wydaje mi się, że ja nie wiem dlaczego to zamówiłam. Że jakbyś założyła do tego taką skórzaną spódniczkę albo coś, tak, to byłoby super. Ale błyszczy się ładnie. Chyba jest spoko. Tylko faktycznie nie do zwykłych czarnych spodni, tylko do czegoś bardziej imprezowego i bardziej ambitnego. Miałam problem z włożeniem tego, bo wszędzie wchodziły mi palce, ale mi się podoba. Podoba ci się? Co myślimy? Oczywiście fajne. Bez kaptura chyba lepiej, tak mi się wydaje przynajmniej. Ale wygląda spoko. Ja mam w ogóle problem z bluzami zawsze takimi z kapturami, bo te... Jak to się nazywa? Ta część bluzy... Ta część bluzy zawsze bardzo optycznie mi skraca szyję, także jej w ogóle praktycznie nie ma. Ale tu raczej tego problemu nie ma. Jest przewiewnie. Wygląda jak wszystkie rzeczy, które ty nosisz. Właśnie też mi się tak wydaje, wygląda jak pół mojej szafy. Najpierw małe wyjaśnienie. Tego nie założę przed kamerą, bo nie mam nic pod to, więc nie wypada. Ale założyłam tą sukienkę z skrzydłami i jest źle. Ogólnie chciałabym się jakoś cofnąć, żeby pokazać, dokąd to sięga. Sięga! Przed kolano, tuż przed kolano właściwie, albo na kolanie, ale jest za duża. Ja nie wiem, co mam z tym zrobić, w sensie, no to jest jakiś koszmar. Był zamysł. Zamysł nie wyszedł, ponieważ Anna de Bonstrój. Ramionczka są o tyle za długie. Ale patrzcie, jakby to wyglądało, gdyby było dobre. Ekstra. Ale ładne to jest. Boże, jak mi przykro teraz. Więc jak zawsze był problem do tej pory z za małymi rzeczami, tak dziś coś wyczuwam, że będą problemy z za dużymi. Ale została mi jeszcze ta różowa, na którą Ann czeka. Uwaga, mamy kolejny kryzys. Tak mi się strasznie podoba ta sukienka i Ann chyba też. Tak. Ale jest pewien problem i ten problem nazywa się ponownie rozmiar, bo ja teraz nie wiem co ja robię ze sobą, żeby to nie spadło, ale jak przestanę się napinać, to ona po prostu spadnie. I pytałam Ann przed chwilą, ile rozmiarów mniejszą powinnam zamówić i ja nie wiem. W sensie tu jest chyba serio z 10 cm. Tak. I to jest XL-ka i to było brane zgodnie z tabelą i powinno być dobre moim zdaniem, a jest duże za duże i właśnie oceniłyśmy, że najlepsza byłaby chyba mimo wszystko S-ka. Z drugiej strony, jakie osoby, które normalnie noszą S teraz, miałyby problem. Ale piękne. No, ale fajne, bardzo mi się podoba, no ale wszystko, no tak naprawdę wszystko odstaje, to odstaje, zaraz będę majtkami w ogóle świecić. No ale serio, to się nie trzyma kompletnie, ale super. Więc pora na moje przymierzanie i zaczynam od góry, ponieważ ja mam jeszcze 3 sukienki. Wygląda to całkiem nieźle. Co nie zmienia faktu, że jak podniosę ręce, to od razu oczywiście... Tak. To jest to do tego przyzwyczajona, niestety tego nie zmienimy. I jakość tego, no nie jest najlepsza. W sensie, to jest bardzo sztuczny materiał. Jak na to patrzę, to w jakim to jest stanie pogniecenia, to bez żelazka w przyszłości chyba się nie obejdzie. I to ma w ogóle takie pufki. Fajne są. Ale ja w tym chodziła, mi się podoba. Z jeansami. To ma w ogóle, z tego co widzę, regulację ramionczek, czego ja nie mogłam powiedzieć o swoim. Więc chyba spoko rozmiar, czy tak. Nie? Rozmiar wydaje, nawet nie wiem, w sumie mógłby być... Mniejszy jeden. To jeden jest, mniejszy, no. Ale to jest takie, w ogóle to nie jest ościągliwe, to jest taka figura jak jest. Więc jak to wkładałam, to się bałam trochę o ręce. Nie, ale to ogólnie to tutaj jest bardzo... Nie no, spoko, jakby to wystylizować jakoś. Mhm. To mi się podoba. Więc ogólnie jestem na tak, ale jakość tego... Jakby to było na półce w sklepie, to bym tego nie wzięła. Bo to się po prostu mniej jest takie ale wygląda w tym całkiem nieźle, co mam zrobić. Dziwnie się w tym czuję bardzo. Pierwsza sukienka. Tutaj są z kolei za duże, za długie rękawy. I w ogóle są takie takie bardzo księżniczkowe. No ale ogólnie dobra, wiedziałam co zamawiam, nie? Że to będzie takie dziwne i tak. Jest to, nie wiem, trochę jest za duże. Jak to się prezentuje z tyłu? Nie, z tyłu jest bardzo ładnie. Tak, więc ogólnie jest trochę przed kolana, długość mi się podoba. Kolor tych gwiazdek jest trochę dziwny, wiecie? One są takie bardzo złote. Takie brokatowe. Żółte, złote. No, ale brokatowe to też, wiesz, daje efekt, nie? Ogólnie na jakieś zdjęcia w jakiejś takiej super magicznej miejscówie. Na ekstra. Podstawce.
ekstra. No. Jest taka bardzo, bardzo, jak ja to mówię, wróżkowa. No podoba mi się, nie wiem, w sumie rozmiar jest spoko. Znaczy, wydaje, że jest trochę za duża. No właśnie, jest ogólnie okej, ale przez to, że jestem przyzwyczajona do tego, że te sukienki są takie... Teraz mi czegoś brakuje, wiecie, jakby... Myślę, że w rozmiar mniejszą też bym się zmieściła, ale to jest w sumie okej. Dajcie mi znać, co myślicie. Przed chwilą powiedziałam, że brakuje mi czegoś, no i oczywiście w tę sukienkę się prawie nie dopiałam. Raczej Karol mnie prawie nie dopiała, więc mam za swoje, tylko dlaczego to musiałam być ja? Ale no działa. Działa, dopięła się z tyłu, jest okej. Nie wiem do końca, jak wygląda, bo trochę się zaaferowałam podszewką, ponieważ ta podszewka no jest tak, ja wiem, 1,5 cm za moją pupę, także tu już jest inaczej, to nie jest ta sama sukienka. Ona ma w ogóle zupełnie inne rękawy. Także... Ta jest ładniejsza. Ta jest ładniejsza? No, ta jest ładniejsza. Ten kolor czy krój? Krój. Krój mi się bardziej podoba. Nie ma tych takich aladyńskich pufków. Ale jest jakaś taka bardziej, w sensie tamta wyglądała jak wyciągnięta faktycznie z Disneya, a ta już jest trochę normalniejsza. Mi się podoba, no, tylko czy ona nie jest za krótka? Ogólnie podsumowując, tam za kamerę mówię, jak Anne będzie cały czas stała prosto i się nigdy nie pochyli po nic i nigdy jej nic nie spadnie i nigdy nie będzie musiała zakładać butów, to jest w porządku. Dajcie mi znać, która wam się bardziej podoba. Czy ja w czerwieni? Czy tak jak zawsze? Czerwony, głosuję na czerwony. Czy ta wyjęta z Disneya? I ostatnia rzecz w całym tym unboxingu, mierzymy i ogólnie. Mam podobne rękawki jak Karol. Tak. W tym stroju Lady Gagi, tak teraz spojrzałam. Założyłam to bez niczego pod spodem, jako sukienkę i wygląda to tak. Więc dajcie mi znać, czy wyglądam bardziej jak Lady Gaga Vol 2, czy jak strażnik Pałacu Buckingham, czy ogólnie z czym wam się to kojarzy. Mi się kojarzy właśnie z jakimś teledyskiem z lat 2000. Z czymś mi się to kojarzy, ale ogólnie ja bym w tym wyszła, znaczy czuję się tak bardzo, wiecie, bardzo oficjalnie się tak czuję. Ja nie wiem, jakbym szła na jakieś spotkanie. Spoko w sumie, to znaczy trafiony rozmiar ogólnie. Tylko ja nie do końca wiem, czy to jest mój styl. Bardzo ładnie w tym wygląda. Tak? Tak. Myślę, że to jest idealne właśnie na takie, wiesz, jak już kiedyś będziemy mogły polecieć do Korei, to bierzemy to ze sobą, ale zakładasz pod to spódniczkę albo spodenki, inaczej cię nie wypuszczę z hotelu. Więc wracamy na podsumowanie do pierwszego kadru i tam sobie porozmawiamy jeszcze chwilę o tych rzeczach. Także jeżeli ja bym miała wybrać, to z moich rzeczy najbardziej podobają mi się te dwie czerwone. Tak. I nie umiem zdecydować, czy bardziej to, czy bardziej ta czerwona sukienka i wydaje mi się, że ogólnie bardziej chyba to, bo tamta sukienka jest taka, na pewno rzadziej ją założę niż ten płaszczo-sukien. Tak! Nie wiem, to jest coś zupełnie innego, mi się podoba, dajcie mi znać, czy wam się podoba i uważam, że to do mnie bardzo pasuje, chociaż ta sukienka z Disneya też uważam, że do mnie pasuje i taki mam ogólnie styl. A Karol jest zupełnym przeciwieństwem, co widać teraz, ja to widzę w podglądzie kamery, że różnimy się od siebie tak jak można tylko. Więc co tobie się najbardziej podoba? Mi się najbardziej podoba ta wymarzona bluzka, która naprawiła błędy przeszłości, bo ona moim zdaniem wyglądała najlepiej i to mi się podoba i narzekam, nadal ubolewam nad rozmiarem, ale myślę, że jesteśmy w stanie to kiedyś naprawić. Teraz tak siedzisz z takim... Tak, tak, siedzę z taką suknią tutaj. Także ogólnie rozmiarowo i stylowo wydaje mi się, że na plus. Wygrałyśmy. Tak. Pierwszy raz chyba. Tak, i nie było piąteczka, żółwik, nie żółwik. Wiem. Piąteczka i, też. Tak. I wydaje mi się, że te rzeczy też wyglądały bardzo podobnie jak na zdjęciach. To tak, znaczy tak, nie było takiego zaskoczenia. Więc stali miałyśmy kilka razy taki ząg. Co to jest? Co? Może nie do końca, ale dajcie znać, co myślicie, bo kolejne mierzymy, do nas leci. Nie wiem kiedy będzie, ale do nas leci, także tak. Myślę, że tam będzie inaczej też z rozmiarami. Dajcie nam znać, czy zamawialiście coś z Shein wcześniej i jakie były wasze wrażenia, ponieważ ja uwielbiam oglądać recenzje zdjęć na różnych stronach, gdzie ludzie, którzy zamówili, wstawiają swoje zdjęcia, jak to wygląda w rzeczywistości. Uwielbiam oglądać takie zdjęcia i zawsze po tym sobie
wybieram, czy jednak jestem zainteresowana, czy może jednak nie, bo czasem te rzeczy wyglądają naprawdę, naprawdę inaczej. Także pamiętajcie o łapce w górę i widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Pa!